Witam wszystkich na moim kanale. Kochani, dziękuję, że jesteście ze mną. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o tym, co najbardziej mi się podoba w polskich mężczyznach. Wiem, że długo czekaliście na taki odcinek i w końcu postanowiłam go nagrać. Także dzisiaj opowiem o tych cechach i ogólnie o takich różnych rzeczach, jakie mi się najbardziej podobają. I pierwsza rzecz, jaka podoba się po prostu wszystkim kobietom, nie tylko z Ukrainy, ale i z Rosji, z Białorusi, po prostu jakie przyjeżdżają tutaj do Polski, to jest to, że prawie wszystkie mężczyzny w Polsce pomagają z dziećmi kobietom. I często jest tak, że mają jednakowe obowiązki i tak samo wychodzą na spacery z dziećmi, potem we wszystkim pomagają. Na Ukrainie często jest tak, że odpowiedzialna za dzieci jest tylko mama, a tato na przykład bardzo rzadko może wyjść z dziećmi tam na spacer albo w ogóle być z dziećmi. Bardzo często jest tak, że to jest obowiązek tylko mamy, dbać o całą rodzinę, dbać o dzieci, a mężczyzna często tylko może zarabiać pieniędzy. Mi bardzo się podoba w Polsce to, że mężczyzny i kobiety często w Polsce mają jednakowe obowiązki i dla mężczyzny nie ma problemu się pobawić z dzieckiem albo po prostu jakoś pomóc, tak? Też lubię to, że dla większości polskich mężczyzn nie ma żadnego problemu sobie ugotować jedzenie, posprzątać, umyć naczynie albo zrobić pranie. Na Ukrainie jest tak, że niektóre mężczyzny nawet nie umieją gotować, bo im gotowała w domu mama, potem na przykład gotuje tam żona albo kobieta i często oni nawet nie umieją niestety gotować. W Polsce jest tak, że prawie każdy mężczyzna umie gotować, może posprzątać i nie ma dla niego tam żadnego problemu i nie musi to zawsze robić tylko kobieta. Także bardzo mi się podoba to, że w Polsce dzielą obowiązki i nie ma żadnego problemu z tym. Także zawsze jak widzę mężczyzn z wózkami na spacerach albo tam w restauracjach z dziećmi, to jest dla mnie takie bardzo miłe i na początku mnie nawet zaskakiwało, że aż tak dużo mężczyzn bawi się z dziećmi i w sumie dużo kobiet, jakie przyjeżdżają właśnie z Ukrainy, to mówią, że po prostu w szoku i że zawsze wszystkich to zachwyca. Następna rzecz, jaka mi się bardzo podoba w polskich mężczyznach, to że polskie mężczyzny bardzo rodzinne, dla nich często rodzina jest na pierwszym miejscu. Rodzina nie tylko mówi na przykład, że tam żona i dzieci, a też mama, tato, tak, po prostu najbliżsi, bardzo często spędzacie z nimi czas. Ogólnie na Ukrainie jest często tak, że jeżeli mężczyzna wraca do domu po pracy, to jest tak, że piwko, telewizor i często nawet nie wychodzą w domu. W Polsce jest odwrotnie. Często jeżeli mężczyzna wraca do domu, to idzie na spacery z dziećmi, idzie z żoną, z rodziną, nie wiem, na rowerek, do parku i da się to zauważyć bardzo często, że wieczorem po prostu całymi rodzinami wychodzą na spacery i często z dziećmi też tylko, także nie ma dla nich w tym żadnego problemu i to mi się bardzo podoba. Jakby was tutaj nie zachwalić, moi drodzy. Następna rzecz to oczywiście wygląd. Bardzo lubię, jak ubierają się mężczyźni w Polsce, jak o siebie dbają, robią takie dość stylowe fryzury i dużo mężczyzn, po prostu chyba 90% mają naprawdę ładne fryzury. Też mężczyźni, jakie starsi, tak, tam plus 40 i wyżej, też zawsze o siebie dbają, zawsze mają ładne fryzury i to często można zauważyć po prostu od razu po tym, jak przyjedziesz do Polski. Też mężczyźni dość stylowo się ubierają, dbają o siebie zawsze i można to zauważyć po prostu wszędzie. Jeżeli idą na spacer, to też jakoś się starają ubrać, może i na sportowo, ale i tak to będzie ładnie, tak stylowo, taki trochę inny styl niż można zobaczyć na Ukrainie. Następna rzecz, jaką bardzo lubię w polskich mężczyznach, to że dużo w Polsce jest dżentelmenów. Że jeszcze jest tutaj otwieranie drzwi dla kobiety, chociaż niby to jest taki europejski kraj, tak, niby tutaj jest rozwinięty i też feminizm, ale i tak jeszcze to zostało u mężczyzn, że starałem się jakoś otworzyć drzwi na przykład w samochodzie dla kobiety albo tam drzwi tam do restauracji albo jeszcze gdzieś starałem się jakoś pomagać, nie wiem, pomóc, jeżeli jest ciężka torba. Po prostu dbają o kobietę i to widzę po prostu i doceniam takie coś. Od razu to się po prostu rzuca w oczy. Bardzo mi się to podoba
i mam nadzieję, że tak to zostanie. Także proszę nie zmieniać się, to jest bardzo fajne. I dużo kobiet to doceniają. Bardzo mi się podoba w Polsce jeszcze to, że mężczyźni nie ograniczają kobiety, tak? Jeżeli na przykład ona ma dzieci, to nie mówią jej, że musi siedzieć w domu, gotować i niczym więcej się nie zajmować, tylko że kobieta tutaj też może pracować, jeżeli chce, albo tam, nie wiem, zajmować się swoim hobby, że po prostu nie ma z tym żadnego jakiegoś problemu, nie ma jakichś w większości wypadków, tak? Nie ma jakichś takich ograniczeń, że nie można tego albo tego. I po prostu tutaj jest taka wolność kobiet. Chcą robić karierę, to robią karierę, tak? I też dbają o dzieci na przykład po pracy, tak? Także mają taki wybór. Nikt ich nie zmusza do tego, żeby na przykład tylko byli w domu, tylko dbali tam o dom i nic więcej nie robili, się nie rozwijali, ale odwrotnie, mężczyzna będzie się rozwijać, pracować, tak, a kobieta musi siedzieć w domu. I też oczywiście zauważyłam, że dużo mężczyzn o siebie dbają, nie tylko dbają o, nie wiem, o to, jak się ubierają, albo o stylową fryzurę, ale też bardzo dużo mężczyzn chodzą na siłownię, na baseny, tak, gdzieś tam do parku, na rowerze, na spacery, po prostu prowadzą taki aktywny tryb życia. Nie mówię, że wszyscy, ale ogólnie większość. Zauważyłam tak z czasem, że jednak tak jest i dużo mężczyzn starają się chociaż coś robić, tak? Albo tam grają w piłkę, albo chodzą na siłownię, albo na tenis, ale mają jakieś takie sportowe, jeżeli można tak powiedzieć, sportowe hobby. Bardzo lubię humor, taki polski, u polskich mężczyzn. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie żartują i zawsze się starają być na takim, nie wiem, takie uśmiechnięci, radośni, często żartują. Także to też jest takie fajne i lubię taki po prostu pozytyw u polskich mężczyzn, że oni nie takie smutne, nie wiem, takie nudne, a zawsze się starają albo tam rozśmieszyć, albo jakoś zażartować. Także to też jest takie dość fajne. Kochani, także nie zmieniajcie się. Mam nadzieję, że was nie za bardzo tak zachwaliłam. Także no, mniej więcej powiedziałam to, co ja zauważyłam w polskich mężczyznach. Też dużo oczywiście kobiet z wschodu też to zauważają i też nawet jak gadam ze swoimi znajomymi albo przyjaciółkami, jakie mają na przykład mężów z Polski, tak, to też oni ogólnie mówią pozytywne rzeczy i o tym, jak mężczyzny dbają o rodzinie, jak pomagają ze wszystkim, jak no, po prostu naprawdę oddają się rodzinie w 100%. Kochani, proszę mi też nie pisać, że o Boże, przecież dużo mężczyzn jesteś, jakie tam piją albo robią jakieś tam złe rzeczy i tak dalej. Oczywiście, ale teraz nie mówiłam jakby o wszystkich, tak? A tylko o większości, o tym, co po prostu zauważyłam w Polsce wśród takich normalnych, zwykłych ludzi. Nie mówię o jakichś tam, tak, takich ludziach, jakie tam, nie wiem, patologie? Nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo w Polsce często słyszałam takie słowo. Że kochani, dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Też, moi drodzy, chcę przypomnieć o moim sklepie internetowym, w jakim można kupić haftowane, piękne ubranie. Zostawię link tutaj pod filmikiem. Jeżeli wam się podobają moje filmy, to oczywiście proszę zasubskrybować mój kanał i też zostawić paluszki w górę. Dziękuję i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!